ja umru. Ja zrobił tobie trumnu, ja pryszał, a ty żywa. Pidmanuła, pidmiła, pidmene, pidmanuła, pidmene, pidmiła, pidmene, mołodo, tu narodu modmiła. Ty skazała, że to uchali, Elvis Presley zaśpiewali, ja pryszał je wodma. Pidmanuła, pidmiła, pidmene, pidmanuła, pidmene, pidmiła, pidmene, mołodo. Trzy, dwa, jeden, impro. Witek, kurde, ruchy, dawaj te słoiki z piwnicy, no tyle razy ci mówiłam, przyjdzie Zbyszek, znowu mi grzyby powyzbiera, no mówiłam, zrób taką tabliczkę, zakaz wstępu, baba strzela, piktogram taki, wiesz, grzyb zrób, no. Puk, puk, puk. O matko i córko jerozolimska, a kto to o tej porze w nasze proki? Ja zwariuję. Czy my nie możemy naprawdę spokojnie w chałupie posiedzieć? No ciągle kogoś licho niesie, no. Konie lesie, niesie krowy, nie tylko uciekają, ale przychodzą. Na pewno to ktoś chce sprzedać nam abonament. Pakiety, tanie pakiety zawsze przychodzą, mówią, że oni tak tutaj, no chcą nas oszwabić, krótko mówiąc. No. A ja tutaj mam babę i muszę z nią gadać, ja już nie daję rady. Witajcie, drodzy parafianie. A co to, Witek? Kto to przyszedł? Ksiądz przyszedł w lipcu po kolędzie do nas? O co to chodzi? Oj, oj, oj. W lipcu to chyba nie kolęda. W lipcu to zapewne nie przyszedł na coś ważnego zbiera, a może na 25-lecie ojca księdza albo księcia Rysia. Nie wiem, może to na ten cel. Na 25-lecie księdza Rysia? O Jezu, znowu będzie kazał na scenie występować, kabarety jakieś robić, no co on, no? Karolina, kabaret to ja mam z tobą codziennie na żywo. A ja z tobą niby nie, 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 nie przechodzę z kolędą, chociaż trzeba byłoby u was na lipiec zmienić, bo w okresie kolędowym to gospodyni jakoś w saunie jakieś sztuczki pokazuje, jeszcze jakby coś księdzu odpaliła, no to rozumiem. No ale to w lipcu... Wie ksiądz, no ksiądz nie musiał się tak tarabanić, mógł tu ksiądz do nas zadzwonić, są takie nowe taryfy, SMS-y, no nie trzeba było się fatygować. No przyjęło się raczej, aby osobiście ważne sprawy załatwiać. Aha, właśnie, dzwonek macie zepsuty. A właśnie, bo on się właśnie Karolina! Z 1 lutego odmówił posłuszeństwa. Odmówił posługi i teraz głos zabierze moja małżonka. Ale co, ja? Znowu ja? Ale co ja mam? Kasę mam mu dać? Nie dam mu kasy, zwariowałeś? Zawsze ja, bierz mordo, to teraz się wykaż. Ale co? Co? Gadaj no! Co? Gadaj. Jest to zaiste zaszczytna okoliczność dla nas, żeś tuż mnież, Azalisz i małżonkasz mego, szanownegoż, odwiedzić raczył nasz drogi książu. Książu? Książu to jest zamek. Jaki książu? No to jak się mówi? Mówi się... Drogi mości księciu. Księciu? Ksiądzu? Może prościej będzie ojcze. Ojcze, okej, I know. Hello, father. A jakiemu ty do mnie mówisz? God bless. Ona, ja wszystko księdzu wytłumaczę. Ona mówi w języku angielskim. Ksiądz na pewno ma Facebooka i wie, że no właśnie się obroniła licencjat. No i teraz się tak bardzo stara i przykłada tej magisterki, więc ćwiczy całymi dniami. Ja już nie mogę znieść tego jej angielskiego. Jezu, Witek, patrz, cholera, nie tylko ksiądz, patrz, ty. Bo moja ja. Promotorka przyjechała, ja pierdzielę. Ja jej mówiłam, wiesz, że te Bieszczady, tylko żeby się zerwać z lekcji. Masz przerąbane. Jezu. Wszystko wyjdzie na jaw. Wiesz co? Wszystko. Ja już wiem, ty, oni sprawdzili jeszcze raz ten antyplagiat i pewnie przyjechałam powiedzieć, że czwórki nie mam, tylko w ogóle, wiesz, nie zdałam, nie? Czwórkę odwróconą, chociaż to lepsze niż piątka odwrócona chyba, nie? Nie, ale słuchaj, może przyjechała, ona taka jest wierząca, wiesz, na piknik parafialny, wiesz? A, na mszy. Hello, profesor, is everything okay with my thesis? Okej, dobra, okej, czyli na piknik, dobra, na piknik. Dobrze.
A jak wam się żyje, drogie dzieci? Kochacie się? Czyśmy tyle lat po ślubie, co ty, ksiądz, kochacie się? Dobre, niedobre, ale powiedział. Ale powiedział. Chyba jak brat z siostrą raczej, no Rachel, no nie? Żonę to mam po wypłacie. Resztę żyję w celibacie. To, że śwituś gejski poeta wymyślił z zamiedzy, proszę bardzo, brawo! Brawo, no, nie, no mistrz! Jego to ja widuję w kościele, ale ciebie to już prawie w ogóle. A bo ja tam, proszę księdza, ja tam stoję, o, za filarem stoję tam, no. Ja taka mała jestem, ksiądz mnie nie widzi. No ciekawe, bo u nas akurat w kościele to filarów nie ma. A nie, no bo to ja stoję w kościele Opatrzności Bożej w Warszawie. A i jeszcze u Augustyna, bo tam mój syn jest ministrem w kościele jest. Chyba ministrantem. O to dobrze, fader, ministrantem, no. A macie wodę święconą? No oczywiście, że mamy. Małżonko, proszę. Co, ja? Znowu ja? No ruchy po wodę. Kobiety trzeba trzymać krótko. Ksiądz co nieco wie, no bo wikary też trzeba trzymać krótko, prawda? Ten ksiądz Ryś, no to on, prawda, był trzymany krótko przez księdza Stanisława, prawda? Tak pamięta ksiądz, prawda? No i on uciekł do Niemców. Musiał się uczyć tam. Ja, schnell, schnell, danke. Było tak? No właśnie, czyli co? Czyli te witraże, ksiądz, tak? Tą kasę chce na witraże. I co? I jak tak no to mało? Już zależy od waszej hojności i hojności turystów. No ale co, jak tak Witek poleci po kościele z tą tacą, to ile ksiądz nazbiera? No. Stówkę, dwie, tysiak może? Od tej hojności zależy. No tak, no pomóż, pomnóż to, co dajesz razy 100. Witek, ile to, ja wiesz, z matmy za słaba, 0 razy 100 to ile? Zaraz, 0, 0, 0, 0, 1, to wychodzi 1000. Tysiaka chce? Zwariowałeś, nie dam mu tysiaka, no co ty? Wodę mu daj, chciał wodę. A, wodę, proszę bardzo, woda święcona, proszę na raz łykamy. O, ale widzę, że gazowana. No tak, bo myśmy ten licencjat świętowaliśmy, no to bez gazu się nie da takiej czystej, no nie, na raz proszę bardzo. Ale to easy, ksiądz może, easy, seriously, easy, ksiądz może wypić. Od jakie znowu easy? Easy mówię, czyli łatwo, spokojnie, myk i już. Ale jak ja się tak tu rozglądam u was po mieszkaniu, no to ani jednego świętego obrazka nie widzę. Ale był. Był, o, był nie jeden. Było tyle świętych obrazów, ksiądz by nie przeszedł tu normalnie. Karolina nie była w stanie przejść. Był obraz na obrazie, obraz poganiał. Gorzej jak muzeum, albo lepiej. A, alem zdjęłam. A dlaczegoż? A ponieważ, bo przeszkadzały mi te obrazy w akustyce, kiedym wykonywała religijne pieśni. No właśnie, ale na próbach chóru to już też dawno ciebie nie widziałem. Oto dobrze się składa, zaśpiewasz psalm dla księdza Rysia. No nie, no bo ja znam dobrze, tak naprawdę dobrze, taki jeden psalm, ale on do Rysia nie pasuje. No wie ksiądz Rysio, to jest wykształcony, dwa języki, a ja znam taki jeden, ale wielu w Polanie mogę zaśpiewać, jakby tam pogrzeb czy coś, to wiesz, to ja po prostu wstanę i tak. Taki mój psalm. Śpiewać? Oczywiście, proszę. Wiesz, jak będzie taki ktoś, co trzeba tam zaśpiewać, to ja zaśpiewam tak. Oprócz rozumu nie brak mi niczego. Ale do Rysia to nie. Dobra. Tekst to ja ci znajdę, a ty, synu, pomógłbyś w procesji i pomógłbyś ponieść figurę świętego Wenantego. We kogo? Nie rozumiem. No, Wenanty, Katarzyniec, zwany polskim Szarbelem. Trwa właśnie jego proces beatyfikacyjny. Modlić się trzeba, modlić. Wiesz, że księdzu ciągle brakuje pieniędzy na te witraże i nie tylko, a od pieniędzy to on właśnie. Ale Kiej... No, lekarz mi kazał, że mam nie dźwigać. Tak, nie możesz dźwigać. No to poniesiesz świętego Ryszarda. On jest patronem lekarzy. Ale my nie mamy figury świętego Ryszarda. Może chodzi o księdza Rysia, tylko że z księdzem Rysiem
Ile waży ksiądz Rysio? Oj, dużo. Jakby u nas to połowę go było, a teraz to wiesz, daj spokój, nie udźwigniesz. No dobra, Witek, to już... to ty już ten baldachim poniesiesz nad księdzem, dobrze, bo jak dobrze. Coś ci strzeli w kościach, to faktycznie kto będzie te tace zbierał. No dobrze, drogie dzieci, to ja już będę się zbierał. Pokój temu domowi. A przedpokój z tobą. Hall with you. Amen. Amen. Nie śmieją się w ogóle. Można się śmiać. Można się śmiać, tylko koniec był. Skóry, skóry, jadą Mazury. Ej, skóry, skóry, jadą Mazury. Tarara, jedzie, jedzie Mazureczek. Wiezie, wiezie mój wianeczek. Hej! Rozmarynowy. Tarara. Bawiłem grubo się w Ameryce, gdzieś pod palmami raj. Mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła. Lecz w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość w Zakopane, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syczkie drinki, ja stola. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, DJ przygrywa. Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć to Sławomir, a w tych ramionach Magdalena. Miłość, miłość w Zakopane, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Na podwórzu, na podwórzu, stary karton.
Wszystko duszek po, a tobie ja się.